Cześć, tu Ernest! W tym filmiku przekażę wam kolejną garść informacji oraz ciekawą teorię na temat postaci ukrytej pod nazwą Zawieja. Postać, która skrywa się pod nazwą Zawieja, do odblokowania będzie dopiero przy okazji 9 tygodnia wyzwań sezonu 7. Co oznacza, że jeszcze nie poznamy dokładnego wyglądu tej postaci w grze. Ale znowu odkryto kolejną garść informacji na temat tej postaci. Jak mogliście się już dowiedzieć w jednej historii na moim kanale, postacią ukrytą pod nazwą Zawieja prawdopodobnie jest więzień, którego Król Lodu trzyma w lochach swojego zamku. Król Lodu obudził się na swoim tronie, gdy stopił ślad, którego pokrywał. A gdy tylko się zorientował, że z lodu wkrótce może uwalnić się jego więzień, to postanowił zebrać siły i pokryć całą mapę śniegiem, aby lód nie mógł już topnieć. A do tego zesłał na mapę jego lodowy legion, którego celem jest pozbyć się graczy na wyspie. Tym więźniem jest Król Ognia, którego krzesło przy stole pod tronem Króla Lodu zostało przewrócone, tak jakby ktoś go porwał. A dokładnie ktoś, kto włada antonimem jego żywiołu i jest jego największym przeciwnikiem, czyli Król Lodu. Możecie też wiedzieć, że ten więzień znajduje się pod ogromną bryłą lodu, tuż pod tym okrągłym stołem. Jeśli uda wam się dostać pod ten lód, to waszym oczom ukażą się ogromne łańcuchy. Na razie nic one nie trzymają, ale nowe wycieki Lukasa na Twitterze podpowiadają nam, że pojawi się tam taki oto obiekt. Jest to ogromny kawał lodu w klatce. Najciekawszym elementem tego obiektu jest wystająca ręka więźnia, która jest obwinięta łańcuchami i pasami. Co dziwne, skóra tej postaci przypomina kamień. Mimo, że w plikach gry to jedyne co widzimy z tej postaci, to jest dostępna też cała tekstura dla postaci Prisoner, po angielsku więzień, którą poznaliśmy dzięki FNBR News na Twitterze. Pozwólcie, że wyjaśnię wam co teraz widzicie. Jest to tekstura, która nakłada się na model postaci. Modelu jeszcze nie mamy, ale możemy mniej więcej sobie wyobrazić, jak ona będzie wyglądała. Ta część tekstury jest poświęcona klatce piersiowej, brzuchowi oraz rękom. To za to odpowiada za plecy tej postaci. Te pomarańczowe szaty za to nic innego jak odzież na nogi tej postaci. A te ciemne tekstury metalu to tekstury łańcuchów i kłódek, które będą elementem wystroju tej postaci. Niestety tekstury twarzy w plikach gry są kompletnie oddzielnymi plikami i wygląda na to, że jeszcze jej tam nie ma. Co ciekawe, na plecach tej postaci będzie widoczny pewien symbol. Przypomina mi on płomień widoczny na stole w zamku Króla Lodu, co może potwierdzić teorię mówiącą o tym, że to właśnie Król Ognia jest przetrzymywany w lochach zamku. Niektórych może też dziwić to, że jego skóra przypomina kolor kamienia. I zgadza się z tym. Ale może tak właśnie wygląda Król Ognia bez jego stroju monarchy? Przypuszczam, że może on być stworzony z m.in. jakiejś skały magmowej, co wiąże się ze zjawiskami wulkanicznymi. A przy okazji pasowałoby to do postaci Króla Ognia. Od razu jak to wpadło mi do głowy, to przypomniał mi się człowiek z kamienia, który jest niedaleko płaczącej puszczy. Pojawił on się tam po rozpoczęciu sezonu 7. Na początku ten człowiek stał w pozycji przypominającej gest płaczu, co jasno nam daje znać, że jest czymś przejęty. Parę tygodni później, jeszcze w grudniu, zmienił swoją pozycję na taką. Co ciekawe, wtedy zdawał się on wskazywać swoją kamienną ręką w stronę zamku na Górze Lodowej. Dzisiaj za to wstoi w takiej oto pozycji. Obrócił swoją twarz w inną stronę i opuścił swoją lewą rękę. Po ostatniej aktualizacji na mapie pojawiła się kolejna kamienna postać, a dokładnie damska wersja kamiennego człowieka, która na ten moment także zdaje się wskazywać na zamek Króla Lodu. Czy to może być Król Ognia próbujący przekazać nam jakąś wiadomość? Możliwe, ale to są tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Dajcie znać, co wy o tym uważacie. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Błysie Bojowym.